do tyłu 3, wysiad, hop, wyskok. Czyli lecimy. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Trenerze, jak wyglądają przygotowania do ostatniego meczu w tym sezonie? No, pracujemy bardzo ciężko, chociaż dłuższa przerwa świąteczna tutaj oddaliła nas do tej ostatniej kolejki, ale trenujemy bardzo ciężko. Dzięki uprzejmości tutaj klubu Zdrofit mamy szansę na to, żeby dbać jak najbardziej o swoją formę i podtrzymać i udowodnić to, że w ostatnim meczu będziemy walczyli o kolejne zwycięstwo. Jakby można było podsumować ten kończący się sezon, co się takiego wydarzyło? No, na pewno poprawiliśmy swoją sytuację w tabeli z poprzedniego sezonu, gdzie naprawdę w takim składzie myśleliśmy o utrzymaniu, wylądowaliśmy w środku tabeli, teraz walczymy o szóste miejsce. No, dbamy o tą formę fizyczną przede wszystkim, bo grać zawodnicy potrafią grać. Musieliśmy poprawić właśnie tutaj sprawność i koordynację ruchową, na którym tutaj trener przygotowania personalnego Bartosz Paszkowski nad tym czuwa. No i układa się nam współpraca bardzo dobrze i myślę, że przyszły sezon jeszcze większe i lepsze wyniki będzie pokazywał. Który mecz panu jako trenerowi utkwił najbardziej w pamięci z tego sezonu? No, tych spotkań jest sporo, przede wszystkim te chyba z czołówką, gdzie przegraliśmy na własnym parkiecie jedną bramką. To pokazało, że możemy być zespołem, który walczy o najwyższe cele. Zespoły, które walczą o awans do ostatniej kolejki, wcale nie odbiegały od nas umiejętnościami i przygotowaniem, więc to chyba najbardziej tak troszeczkę boląco, ale najbardziej utkwiły. Mówi pan o bolączkach. Bolączką chyba też jest zbyt mała ilość sponsorów, bo jednak wy się rozwijacie, potrzebujecie większych nakładów finansowych. W jaki sposób zdobywacie takich potencjalnych sponsorów? No, oczywiście, tutaj zarząd staje na wysokości zadania, pozyskuje naszych partnerów, czy to klub Zdrofit, czy park wodny w Koszalinie. Tak? Mamy tutaj naprawdę dobre i duże pole do manewru, ale jeszcze brakuje, żeby zapewnić te 100% w pełni przygotowanie zawodników do treningu i skoncentrowanie tylko na meczach. Jaki mecz ostatni z kim i jaki wynik? No, ostatni mecz czeka nas w sierpcu z tamtejszym Mazurem. Miejmy nadzieję, że wygramy, z takim nastawieniem jedziemy. Wynik musi być korzystny dla nas i z takim nastawieniem musimy podejść do meczu. Trzymamy kciuki i powodzenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Bartosz Paszkowski, trener przygotowania motorycznego w Gwardii. Przed piłkarzami ręcznymi Gwardii Koszalin ostatni mecz w tym sezonie. Jak przygotowania, co przygotował pan jako trener taki wspomagający, żeby chłopaków dobrze przygotować, no i żeby wygrali ten mecz? No co, no głównie skupiliśmy się na utrzymaniu i poprawieniu wszystkich zdolności motorycznych. Popracowaliśmy, teraz już jest końcówka sezonu. Jestem tutaj, jestem w klubie od stycznia, także skupiamy się teraz głównie na tym, żeby poprawić, żeby jak najbardziej zminimalizować ryzyko powstawania kontuzji. No i po tym, żeby chłopaki wyszli jeszcze w ostatnim meczu i mieli na to siły, kondycję i wydolność, moc, żeby dać siebie wszystko. Przyzna pan mi rację, że taktyka to nie wszystko. Wytrzymałość i przygotowanie fizyczne to bardzo ważny element w możliwym wygraniu meczu. No zdecydowanie, nie oszukujmy się, teraz praktycznie każdy klub, który liczy się, który chce walczyć, to dodatkowo dobiera do swojego zespołu trenera przygotowania motorycznego. Człowieka, który zajmuje się tylko tym od dłuższego czasu, skupia się tylko na tym, żeby poprawiać te wszystkie aspekty siłowe, wydolnościowe, wytrzymałościowe. Dlatego jak najbardziej uważam, że to jest nieodłączny element. Jeśli ktoś chce zdobywać sukcesy, to trzeba w ten sposób pracować. Taktyka to jedno, a cała moc zdolności motoryczne zawodników to drugie. Pan jako trener Zdrofitu może powiedzieć, czy zawodnicy Gwardii Koszalin piłki ręcznej są mocni? Tak, moi koledzy są mocni, mogą być jeszcze mocniejsi i na tym i już w tym moja głowa, żeby tak zrobić, żeby jak najbardziej wykorzystać ten potencjał zawodników ze swojej strony. Dlatego tak są mocni, a będą jeszcze mocniejsi i będą najmocniejsi. Do tego dążymy.